Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i na samym starcie musimy porozmawiać, ponieważ muszę wam powiedzieć pewną rzecz. Jak mogliście zauważyć, przestały się pojawiać filmy vlogowe na kanale Filip Szczypka i mieliśmy robić grudniowe daily, ale niestety zostało ono przerwane. I w skrócie tylko powiem, że niestety musieliśmy to przerwać. Nie będę mówić dlaczego był powód, po prostu musicie nam zaufać, mi zaufać, że no niestety po prostu musiałem przerwać to, po prostu nie dalibyśmy rady. Ale mamy jeszcze kilka filmów, które się pojawią w przeciągu na najbliższych kilku dni, więc uważam, że warto jest czekać i mimo wszystko dalej zapraszam was na ten kanał, ponieważ dalej filmy będą się tam pojawiać, tylko już po prostu nie będą się pojawiać daily. Niestety nie udało nam się tego dociągnąć do końca grudnia, ale jest, no, różne rzeczy się dzieją w tym grudniu, po prostu przyznam wam szczerze i już nie będę się rozczulać nad tym, co się działo i tak dalej, po prostu to są sprawy prywatne, no ale jeszcze kiedyś obiecuję wam, że wrócimy, jeszcze kiedyś postaramy się zrobić dla was daily vlogi, oczywiście przez cały jakiś miesiąc, może na święta, bo teraz, znaczy na święta, może na wakacje, bo teraz w święta właśnie niezbyt nam to wyszło, ale zapraszam was mimo wszystko na ten drugi kanał, ponieważ tam są nadal będą fajne filmy, między innymi będzie tam backstage teledysku Paliona, więc jeżeli nie widzieliście, znaczy, nie wiem, wy to widzicie kiedy, wy to widzicie 16, czyli już jutro jest publikowana nuta od Paliona, więc pojutrze jest odcinek tam z backstage'u, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. A ja was witam oczywiście na Wariatkowej, pewnie spytacie, gdzie ja jestem i gdzie byłem w ogóle, bo wczoraj nie było filmu, więc co się stało w ogóle, dlaczego nie było filmu? Więc ja już wam tłumaczę, wyruszyłem w podróż, żeby poszukać gdzieś Milki, tutaj jest szpital, już wróciłem z wyprawy, szukałem Milki i nie mogę jej dalej znaleźć, nie mam pojęcia, gdzie ona jest, cały dzień poświęciłem na to, żeby ją gdzieś znaleźć, ale nie ma jej totalnie. Więc po prostu postanowiłem, że wracam z powrotem na chatę, że już nie będę po prostu tego jej dłużej szukać, bo jeżeli ma się znaleźć, to się znajdzie, jeżeli się nie znajdzie, to nie wiem, no w każdym razie nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona może być i wydaje mi się, że niestety, no nie mam wpływu na to, gdzie ona jest, wiecie o co chodzi, jakby no, nie wpłynę na to w żaden sposób, niestety nie ma takiej możliwości, więc po prostu wracam z powrotem do siebie na chatę, zobaczymy, może są tu jakieś ślady jej, może coś, nie wiem, może tu była, może coś podczas tego momentu, kiedy mnie nie było, nie wiem, tu ogólnie się niewiele zmieniło, ja tylko wam powiem, że mój komputer zaczyna powoli zdychać, mam coraz mniejszy render dystans, muszę ustawiać, bo po prostu mój komputer ma lagi, jak za ten, dobra, tu jest jakaś skrzynka, już to czytałem, to było z długiem, tak, to było z długiem, czekajcie, ja sobie przypomnę. Hejka, tu Milki, ciągle się mijamy, spotkajmy się, proszę. To jest inna książka. Jak się ciągle mijamy, to gdzie ona jest? Ej, o co chodzi? Dobra, nie wiem, nieważne, idę na górę. O, kolejna skrzynka, ważne. Dobra, dla to ścika. Hej, jak coś, to nie mam zbyt gdzie mieszkać, więc pozwól, że pomieszkam u ciebie tydzień. Milki, ja nie zaginęłam, jak... Co? Czekajcie, co? To gdzie ona mieszka? Gdzie ona? Czekajcie, wejdę tu na górę. Co tu się wydarzyło? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, to ja wyruszam w podróż, żeby ją znaleźć, podczas kiedy ona mieszka w moim domu. Naprawdę, tak to wygląda. Okej, okay. O nie, ale co urządziła. Ej, no nie mam dostępu do mojego ulubionego okna, tak nie powinno być. No ale dobra, czekajcie, zwiedźmy w takim razie jej domek. Co ona tutaj ma? Dobra, tu jakiś... dobra, no okej, okay. Okej, niech będzie. Dobra, czyli mieszka tutaj, no... Dobra, to wiele wyjaśnia, nie będę ukrył. Jakie dziwne krzesło, nie widziałem takiego jeszcze, ale spoko, dobra. No nie widziałem, nie spodziewałem się tego totalnie, ale to czekajcie, no to skoro ona mieszka teraz u mnie, no to i napisała, że nie ma domu, no to może przydałoby się dla niej coś ogarnąć, żeby miała coś swojego, chociaż ona mieszkała w tamtym domu, mogłaby tam dalej mieszkać, tam był nawet całkiem dobry domek, mogłaby go przyjąć, ale skoro ona chce mieć coś swojego, coś takiego, wiecie, wybudowanego z myślą o niej, no to czemu nie, można by było coś takiego zrobić. No ja z nią gadałem o tym, żeby tutaj zrobić gdzieś jakąś działkę, jej wyznaczyć, czy coś takiego. Myślę, że możemy w dzisiejszym odcinku w sumie się zająć tym, żeby tą działkę jakoś tutaj może i wyznaczyć. Nie wiem, może tutaj... No to jest fajne miejsce, mi się wydaje, albo tu gdzieś niżej. No nie wiem, w sensie nie zależy mi na tym, żeby to było jakoś tutaj blisko, tutaj. W sensie tak jakby to... Tylko, no po prostu wyznaczyć, bo tam jest ten słup, kurczę, go ciężko będzie usunąć już. Bo ta woda cała, by trzeba było się gąbkami bawić. A tutaj jest tak, że możemy po prostu wyciąć te drzewa i tu gdzieś na górce by sobie zrobiła, czy coś. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie zróbmy tak, że po prostu... Po prostu przygotuję jakoś to miejsce na jej przybycie i po prostu, nie wiem, wyznaczę tam jakiś kawałek działki, może akurat będzie ten kawałek chciała, więc wejdźmy sobie tutaj, jak dobrze pamiętam, kod był taki, dobrze, tu, o,
Dobra, klikamy w to, przechodzimy tutaj i mam nadzieję, proszę, mamy jakąś łopatę. Błagam, powiedzcie, że mam jakąś łopatę. Bo ja właśnie nie wiem, czy ja mam jakieś narzędzia i tak dalej. Nie mam łopaty diamentowej, no nie, najgorzej. Ale dobra, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sobie zrobić, bo tak. Ale to nie, to ja zrobię żelazne. Bez sensu jest robić diamentowe rzeczy. Ja w ogóle muszę ulepszyć w końcu te rzeczy moje, bo jest lipa totalna. Ja w ogóle nie mam tak jakby narzędzi i to mi się totalnie nie podoba. Tu jest, tu, o, drewna mamy sporo, to jest dobrze, dobra, to weźmy sobie, zróbmy tak. Zróbmy tak, odłóżmy, tyle nam wystarczy, bo to chcę zrobić po prostu tylko na patyki. No idealnie nam wystarczyło, dobra. Zróbmy tak i zróbmy sobie jeszcze dwie łopaty, żeby było na pewno z czego mieć, żeby mieć na pewno czym kopać. Czy coś jeszcze będziemy potrzebować? Chyba nie, resztę rzeczy mamy, więc dobra. A, wiecie co, możemy zabrać trochę drewna i w sumie zrobić taki... Jakoś, nie wiem, dobra, najwyżej tu wrócę, albo ja nie wiem co mam robić. Dobra, wrócę tu najwyżej, jeżeli przyjdzie mi jakiś pomysł na zrobienie tego czegoś, bo na razie nie mam zielonego pojęcia, muszę zobaczyć teren, jak będzie wyglądać, żeby wiedzieć jak zaprojektować. Może dla niej dom, może po prostu jakąś działeczkę może wyznaczyć, może po prostu płotki postawię, żeby wyznaczyć jakąś tą działkę, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie coś tutaj trzeba przekminić, dobra, o, tutaj mam lagi bardzo, te choinki mnie tak obciążają mój komputer. Mój komputer to już ogólnie jest do wymiany, go tutaj trzeba odreperować lekko, bo on jest, no, znaczy w sumie to oddać na emeryturę, bo on już jest tutaj naprawdę mocno przetyrany, więc wydaje mi się, że w najbliższym czasie będę musiał niestety zainwestować pieniążki w jakiś komputer lepszy, bo ten, no, naprawdę, że tak powiem, woła o odpoczynek, woła o odpoczynek, tak można było powiedzieć. Dobra, rozwalmy tutaj trochę tych drzew, żeby tutaj można było jakąś działkę przygotować. Wydaje mi się, że taka płaska działka by się przydała w miarę, więc będzie trzeba to jakoś wyrównać tym, a czy to drzewo jest takie fajne, wyrośnięte? Ja bym usuwał tylko te takie niewyrośnięte jakoś za bardzo, bo te fajne takie wyrośnięte później ciężko jest zasadzić, żeby takie były, a też je ciężko skopuje, więc w sumie lepiej będzie, jak nie będziemy mieli takich, jakby zostawimy te większe i nie będziemy ich skopywać, bo to by trwało strasznie długo i byłoby mega ciężkie do zrobienia. Więc uwaga, zróbmy tak, może wybierzmy sobie poziom jakiś, wydaje mi się, że ten poziom tutaj, na czym teraz jestem, będzie idealny, więc ja po prostu tutaj skopię po prostu kawałek tego, tak jak tutaj jest to pomarańczowe. I tutaj o, coś w tym stylu. I teraz tu by trzeba było skopać. Ajajaj, tutaj też będzie trzeba troszkę skopać. Wydaje mi się, że tutaj musimy tak przy tym skopać. O, coś tego typu. Coś tutaj, tak by to musiało. Ojej, no, ale tu będzie kopania i jeszcze. Kopania i kopania tutaj będzie, żeby przygotować jakąś tą działkę pod właśnie tutaj jakikolwiek dom. Ja też nie wiem, jaki w sumie ten plan by miała Milki na ten dom, więc w sumie to jest ciężkie do stwierdzenia. Ja mam strasznie chyba głośno tego Minecrafta, może go ściszyć, żeby ta ziemia tak nam nie waliła po uszach. Dobra, zróbmy tak, tu mamy te liście, ale tego nie chcemy, tu skopmy jeszcze jedno niżej i zaraz tam poszerzymy tą działkę z tego dirta, co go uzbieramy. Ile już go mam? Dobra, dużo go mam już nawet, dobra. To będzie spoko, zrobimy jakąś taką platformę na jakiś domek. Ona też sobie to pewnie dostosuje pod siebie, bo jednak, no jednak Milki to ma jakiś swój styl budowania domków. Nie powiem, że jest jakiś mega zły, bo nawet jest całkiem dobry. Milki jakby nie było, potrafi budować, więc myślę, że ona tutaj będzie miała lepszą wizję niż ja. Ale przynajmniej jakąś działeczkę można by było jej tutaj, prawda, przygotować, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy tak, wyrównajmy to tutaj. Coś takiego zróbmy, okej. Te liście mi tutaj troszkę przeszkadzają. Teraz tak, musimy spojrzeć czystym okiem na to, jak to tu wygląda. O, wydaje mi się, że tutaj jak jest to, to powinniśmy tak wzdłuż tego to przeciągnąć i tu zrobić taką, no to jest to. To mi się wydaje, że... Albo wiecie co, nawet źle zrobiłem, że ja tutaj to skopałem. To powinno być na tej wysokości właśnie. Tutaj coś takiego. O, coś takiego powinniśmy tutaj zrobić w ten sposób. Tu, raz, dwa, trzy. Tak, w ten sposób mamy tutaj fajną działeczkę, mi się wydaje. Tu może być naprawdę mega dobry spocik do zrobienia jakiejkolwiek hawiry czy czegokolwiek w tym stylu. Nie wiem, najwyżej jak ona nie będzie tego chciała, to ja sobie zrobię coś tutaj, nie? Nie wiem, wybuduję sobie tutaj. Nawet nie wiem co. Coś sobie wybuduję. Ale dobra, oj, bo mam mało dirta, już mam strasznie. Ja nie wiem, jak on tak szybko znika w ogóle. To jest nienormalne. Ten dirt to jest... To jest bardzo cenna sprawa tutaj na tym świecie. W ogóle dirt to jest bardzo cenna sprawa. Zawsze go jest za mało. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra, zróbmy tak. Tutaj to drzewo mi troszkę przeszkadza, ale wyrównajmy w tym momencie. Pod tym może być dziura, bo ona i tak sobie zrobi pewnie jakąś piwnicę czy coś tego typu, więc tutaj z góry to wystarczy zamurować, bo żeby miała po prostu tak wizualnie, jak to wygląda. Nie ma sensu tego od środka też wypełniać, bo tu se zrobi piwnicę pewnie jakąś. To już będzie miała mniej kopania. To jest... Tak, wiecie, pomyślałem na przyszłość. A mówi się, że mądry Polak po szkodzie, a tutaj o, patrzcie, jak...
jak przewidziałem. Dobra, tylko mi się skończył dirt niestety. To mi się mocno nie podoba. Ale z tego co pamiętam, ja tutaj gdzieś w tym miejscu chyba... Czy ja dobrze pamiętam, czy to jest w tym miejscu? No, prawie trafiłem. Jesteśmy w magazynie, więc po prostu w ten sposób... Ej, ile ja tu mam dirta! Dobra, zapomniałem, że ja mam tyle dirta. Dobra, no to let's go, jesteśmy bogaci. Dobra, nie zapomniałem w ogóle totalnie o tym. Dobra, tu stawiamy raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz dirt. Tu, o, i w ten sposób mamy piękne wyjście, stawiamy to, nikogo tam nie było, nie wiem o co wam chodzi, dobra, mamy masę dirta, ja nawet nie wiedziałem, że ja mam tyle dirta, dobra, to ja tam go tyle składowałem, a już totalnie o nim zapomniałem, dirta się nigdy nie używa, kto używa dirta, nie wiem, ja nie, ja w ogóle nie lubię dirta, ale w tej sytuacji można go użyć jakoś, chociaż takie ziemianki czasem też są całkiem sympatyczne mi się wydaje, więc w sumie spoko, dobra, i to drzewo troszkę nam tutaj wadzi, nie będę ukrywać, że to drzewo to akurat mogłoby tutaj nie być, więc ja się tylko poprawię, bo siedzę tak jakoś krzywo, poparcie w ogóle mam jakoś dziwnie, dobra, o, teraz można siedzieć i budować, teraz to jest to, dobra, zróbmy tak, zróbmy tutaj, przygotujmy tą całość pod jakąkolwiek tutaj platformę, okej, mamy coś takiego. I teraz tak, jak duże to będziemy potrzebować, no już troszkę ta platforma, no ale to drzewo jednak trzeba skopać, to jest... To tego nie unikniemy, to trzeba zrobić, niestety. Taka sytuacja, to drzewo, mimo tego, że jest mutantem, trzeba je ściąć. Bardzo nam tutaj przeszkadza, a to jest niefajne właśnie, to trzeba się go pozbyć. Dobra, tu schodzimy sobie na dół. W ogóle widzowie, ja wam zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zapraszam na Chef Shopa, nie powiedziałem tego na początku filmu. A tam już jest nowa kolekcja, prawda, ciuszków, fajne nowe wzory, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił sobie czegoś, nie wiem, etui, czy koszulki, czy bluzy. Bluza fajna, bo z podwójnym nadrukiem, jest również na plecach, więc fajny taki nadruk, mi się całkiem podoba. Ja będę musiał właśnie zaraz, za kilka dni, czy tam na dniach sobie zamówić coś z tego Chef Shopa, bo właśnie miałem to już zrobić dawno, a szczerze wam przyznam, zapomniałem. Więc jeżeli jesteście tacy jak ja i też zapomnieliście, to pójdźcie i zróbcie, nadróbcie zaległości. Fajny prezent na święta, można sobie sprezentować jakąś bluzę, czy etui na telefon, takie tam różne, wiecie, dziwne rzeczy. Zapraszam, dobra, czekajcie, tu wyrównajmy to, czy to drzewo już zacznie, zaraz powinno zacząć znikać, mi się wydaje, chyba, że to jest jeszcze jakieś drewno i czuję, że tak może być, bo ja to tak czasem mam, że niby już myślę, że skopałem całe, a jednak nie. Dobra, tu. Czy tej wielkości platforma wystarczy? Wydaje mi się, że jest to już całkiem pokaźna platforma i można było tutaj naprawdę niesamowite rzeczy wybudować, więc po prostu skupmy się na tym, żeby to tutaj pięknie zamurować. Tu w ten sposób, o, pum, 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 dobra. Tego dirta, dzięki temu, że mamy tego dirta tak dużo, to teraz możemy tutaj zrobić naprawdę porządną platformę i przygotować naprawdę niezły teren na dom. Mam nadzieję, że Milki jeszcze sobie nie ogarnęła żadnego, to będzie taki prezent ode mnie. Prezent ode mnie, czyli dom. W sumie, znaczy działka przygotowana pod dom. Więc jeżeli może z niej skorzysta, może nie, zobaczymy. Dobra, tu przejdźmy, uwaga, tutaj do góry. Tu mi troszkę to przeszkadza, tu jest na bank jakieś drewno. Jak tu nie ma jakiegoś drewna, to ja nie... No, wiedziałem, to było pewne, że tu jest jeszcze jakieś drewno. I przez to jedno drewno właśnie nie chciało się zniszczyć całe to drzewo. Tak to właśnie działa Minecraft. Pozdrawiam, super Minecraft. W ogóle, zanim też w następnym roku ma wyjść wersja 1.19. Szczerze przyznam, że mega czekam na tą wersję 1.19, ponieważ na wersji 1.19 ma się pojawić ten Warden, te kurcze takie mroczne kopalnie i już się nie mogę doczekać. No dla mnie to powinno być w wersji 1.17, przesunęli to na 1.18, a teraz ostatecznie się dowiadujemy, że to będzie w 1.19 i mi jest mega smutno, bo ja już liczyłem, że sobie pogram po nie wiem, pogonię się z Wardenem czy coś, a tu muszę czekać jeszcze do następnego roku. No nie, mega smutna informacja, ale prawda, kto czeka, temu życie oddaje, więc trzeba poczekać troszkę, a kiedyś nam, prawda, Minecraft odda i będzie porządna, prawda, wersja, już się nie mogę doczekać. Dobra, mamy działkę, mi się mega ona podoba, mi się wydaje, że jest naprawdę mega w porządku. Nie wiem, możecie ją ocenić, jak wy oceniacie. No wydaje mi się, że tutaj się naprawdę fajny dom postawić. Nie powiecie, że nie. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę możemy zbudować mega fajną chawirkę. Tu też można jeszcze powiększyć to oto. Tutaj ze zboczku można sobie zrobić jakoś to lepiej zagospodarować, jakoś to omurować, żeby to lepiej wyglądało niż taki pusty dirt. I naprawdę może tutaj być porządna, naprawdę, że tak to ujmę, działeczka. No a ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A no ja co, żegnam się z wami. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.